Siemaneczko, siemaneczko, witam was, z tej strony Luźny Lukaszero i zapraszam was na Marvel Spider-Man Remaster. No dobra, to lecimy. Tak. Muszę iść do pracy, nie chcę zawieźć doktora. Dobra, to lecimy. Dobra, prawie na miejscu, no już jesteś. Przepraszam doktorze, ale... Wow. Zaczął pan beze mnie. Niedługo przyjdzie komisja do spraw dotacji. Bez obaw, Parker, sam to wynalazłem, więc chyba dam sobie radę. Tłumik mocy! O rany! Może lepiej to przerwać? Jeszcze nie! Chwila! Doktorze, wszystko gra? Drobna komplikacja. Ale nic nie szkodzi. Jacyś ranni? Nie, to wszystko moja wina. Nie, poziom energii przekroczył nasze szacunki. Pod pewnymi względami to bardzo korzystny rozwój wydarzeń. Ten zapach nie wróży nic korzystnego. Zapewniam, że w kolejnej fazie... Nie rozpędzajmy się tak. Możemy o tym porozmawiać gdzie indziej? Weź sobie wolne na resztę dnia, Peter. Ale... Później pogadamy. To była katastrofa. Jak tłumik mógł zawieść? Doktor mówił, żebym wziął sobie wolne, ale muszę ustalić, co poszło nie tak. No dobra. Kiepsko wyglądasz, mały. Zobaczmy, co ci jest. Przepalony obwód. Cholera. Gdybym zdążył przeprowadzić testy, wyłapałbym to. Dobra, naprawmy. Naprawmy to. Dobra, naprawione. Okej, muszę przepiąć serworegulator. Thank you.
Nieźle. Okej, to co teraz? A teraz wyrównać napięcie. To będzie tak. Tak. I tak. Skończyłem. Zobaczmy, czy działa. Na pewno będzie działało. Jak nowy. Doktor testował nowe materiały na protezy. Prosił, żebym spojrzał w wolnej chwili na jego pracę. Mogę teraz to zrobić. Próbujemy ulepszyć konstrukcję protezy. Powinienem zobaczyć, co robił doktor i sprawdzić jego pracę. Doktor chciał poprawić dokładność siłownika. Tak. I tak. Nieźle. Bardzo płynna reakcja. Spróbujmy wyregulować siłę chwytu protezy. Teraz tak. I tak. Tak lepiej. To powinno uchronić nas przed miażdżącym uściskiem ręki. Który to już pożar w laboratorium, Otto? Trzeci? Czwarty? Po tym właśnie widać postępy. Z popiołów wielkich porażek rodzą się wspaniałe odkrycia. Doktor Octavius chyba nigdy nie traci optymizmu. Chyba nie. Rozdanie dyplomów. Kiedy to było? Na studiach odbywałem staż u doktora. Uświadomił mi, że w fartuchu... Na przykład choćby wczoraj byliśmy świadkami wyjątkowej kaskady reakcji mostku limbicznych. Interesują nas efekty, a nie kaskady, doktorze. I będziecie je mieli. Uwierzcie mi, nasza praca wygląda coraz bardziej obiecująco. Ta kaskada reakcji była niesamowita. Dobra, co tu jeszcze można przejrzeć? Mamy chyba próbki wszystkich powstałych dotąd protez. Nasz pierwszy królik doświadczalny, kapral Texidor. Stracił rękę na misji i teraz chciałby móc tylko znów przytulić córkę. Dobra, tu zrobione. Czy pański asystent się dziś spóźnił? Jaki personel zatrudnia pan za nasze pieniądze? Proszę nie mieszać w to Petera. Jest młody. Jeszcze się uczy, ale jest niezastąpiony. To przyszły geniusz. Wow. Dziękuję, doktorze. Dziś wielki dzień. Może otrzymamy grant. Jesteśmy gotowi. Prace rozwijały się w imponującym tempie. Szczerze wątpiłem, że uda nam się przywrócić siłownik ciągnący do akceptowalnego stanu, ale Parker... Chłopak ma niesamowity talent do partyzanckiej nauki. Byłem już gotów zamówić specjalną część zamienną, gdy wrócił ze sklepu z narzędziami, z rozpuszczalnikiem i szczoteczką do zębów. Bum! I po problemie! Ten chłopak to geniusz. Wiecznie spóźniony geniusz. Jest już 10 po. Gdzie on jest? Chyba nie zapomniał o dzisiejszej prezentacji. Przepraszam, że pana zawiodłem. Szczoteczka do zębów, okej. Peter, raz jeszcze dziękuję, że zająłeś się tymi recenzjami. To właśnie one stanowią trzon wielkiej nauki. Wiesz, gdy szykowaliśmy się do kolejnej próby, zaczęła mnie dręczyć pewna myśl. Czy na pewno nie moglibyśmy jakoś skuteczniej zastępować kończyny? Głupie, wiem, ale może jest inna droga. Dobra, teraz tutaj, tak? Doktor testował nowe materiały do kontaktu z protezą.
kompozyt hydrożelowo-polimerowy. Mocne, ale jest za duża impedancja. Powiem doktorowi, żeby poszukał innych materiałów. Dobra, muszę spadać, zanim jeszcze bardziej namieszam doktorowi. Wszystko? Już to znalazłem? Spidermanie, tu Yuri. Fisk siedzi grzecznie w Rikers? Nie w Rikers. Nasz kolega załapał się na lokal dla VIP-ów. Fisk jest w tratwie. A, dołączy do Skorpiona, Elektro i reszty z Grai. Powinien się cieszyć. To zacne towarzystwo. Bujniesz się na posterunek? Mam problem, który wymaga specjalnych umiejętności. Dla ciebie, Yuri, wszystko. Już tam lecę. No dobrze, to widzimy się w następnym odcinku. Jest już nowy odcinek Tylko Faktów. Jeszcze chwila, moment. Co mój największy fan myśli o ujęciu Fiska? Zapraszamy na program Tylko Fakty z J. Jonah Jamesonem, w którym słuchacze dyskutują o problemach naszego miasta ze zdobywcą nagrody Pulitzera. Z dwukrotnym zdobywcą nagrody Pulitzera i byłym wydawcą Daily Bugle. Hej, pamiętaj o książce! I tak jak zawsze, jeśli zamówicie książkę pana Jamesona, Spider-Man, zagrożenie czy niebezpieczeństwo, otrzymacie autograf autora zupełnie gratis. Tylko żadnej personalizacji! Nie i koniec! Witajcie w Tylko Faktach z J. Jonah Jamesonem, programie, który przestrzega was przed zagrożeniami, o których nie mieliście pojęcia. Przed wami pierwszy rozmówca! Okej, ale musisz przyznać, że Spider-Man zrobił dobrą robotę, dopadając Wilsona Fiska. Zawsze to jeden mafiozo mniej, nie? Czyżby? A powiedz no mi, jesteś może oficerem policji, prokuratorem, a może obsypanym nagrodami dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem? Nie, hydraulikiem. W takim razie zamknij pysk i naprawiaj kible, kmiocie. A ja powiem ci coś o szefach mafii. Jak tylko taki zniknie, każdy dresik obwieszony złotym łańcuchem po babci łapie za spluwę i wyobraża sobie, że zostanie nowym ojcem chrzestnym. Czeka nas wojna gangów, a ten dyndający na pajęczynie kretyn ma to gdzieś. On chciał tylko trafić do telewizji. No cóż, chwilowo nie muszę dawać nikomu w łapę, żeby kupić miedzianą rurę. Póki co jestem po stronie pajęczaka. Inaczej zaśpiewasz, jak ustawi się do ciebie w kolejce trzech bandziorów i każdy każe zabulić za ochronę tej rurki. Albo połamią ci nią nogi. Żegnam. Kiedyś, Johna. Kiedyś cię zmuszę, żebyś powiedział o mnie coś miłego. Niedługo. No dobra. Teraz mogę się z wami pożegnać. Widzimy się w następnym odcinku. Siemaneczko.